Każdy z nas popełnia grzechy, jednak potem trzeba się z nich wyspowiadać. Istnieją takie grzechy, które są nazywane grzechami głównymi. Są to łakomstwo, chciwość, nieczystość, lenistwo, pycha, zazdrość i gniew. Ale co ma to wszystko wspólnego z serią Country Balls? Uwierzcie mi, że bardzo dużo. Dzisiaj skupimy się nad moją teorią, która mówi, że niektóre country bole reprezentują 7 grzechów głównych. Zatem weźcie jakieś chrupki i picie, bo będzie się naprawdę działo. Zacznijmy od USA, Rosji, Jamajki i Holandii, którzy reprezentują grzech łakomstwa. Jamajka i Holandia są uzależnieni od marihuany, dlatego gdy występują przed kamerą, zawsze palą. Rosja po rozpadzie Związku Radzieckiego pije wódkę ciągle i ciągle. USA natomiast jest pierwszym państwem mającym McDonalda. Dlatego niekiedy, chociaż tego nie widać, idzie do niego i zajada frytki, hamburgera i kolę. Te bale nie ją, piją i palą Maryśkę, żeby zaspokoić głód, tylko żeby jeść, pić i palić narkotyki, nie zwracając uwagi na coś innego. Można się z tym upierać, bo widać, że USA i Rosja nie ją i nie piją w niektórych momentach. Następnymi są Chile, Rumunia, Izrael i Singapur, którzy reprezentują grzech chciwości. Singapur i Izrael kradną pieniądze od innych country boli. Rumunia nie chce Węgrom dać Transylwanii, natomiast Chile nie chce Boliwii dać dostęp do morza. W ogóle nikomu nie chce dać. A wiecie czemu? Ponieważ Chile chce góry tylko i wyłącznie dla siebie. Kolejnymi są Francja i Wielka Brytania, którzy reprezentują grzech nieczystości. Oni są rodzicami USA, Kanady i Anglii. Dlaczego nie ma ich razem? Może ich dzieci to były tylko i wyłącznie wpadką. Dlatego po trzecim urodzeniu Francja odmówiła Wielkiej Brytanii wychowania dzieci. A może byli małżeństwem, ale później Francja rozwiodła się z nim albo pojechała do pracy. Następnymi badaniami są Grecja, Jamajka i Holandia, którzy reprezentują grzech lenistwa. Co do Jamajki i Holandii nie ma zaprzeczeń, no bo marihuana zrobiła na tyle dużą sieczkę, że nie pomagają. Co do Grecji, jestem zaskoczony, ale też się z tym nie zgadzam. Widocznie jego gospodarka spada w zawrotnym tempie. A on co? Leży na łóżku plażowym i się relaksuje. Co za leniuch. Dalej mamy Szwecję, która reprezentuje grzech pychy. Udowadnia Danii, że jest najlepszy w wojnie, bo twierdzi, że jest Trotem, synem Wikinga, który zniszczył wszystko na jego drodze i piłkę w ofiar. Później stał się głupi, mówiąc Bork. Mógł nie marnować czasu Danii, lecz po prostu się przyznać, że nie jest w ogóle dobry w wojnie, czyli że go okłamał. Następnym w kolejce jest nasza kochana, ulubiona w wszechostrzennych memach Polska, która, co do mojego zaskoczenia, reprezentuje grzech zazdrości. Ona nie może dorównać pozostałym balom, na przykład oni lecą w kosmos, a ona zostaje na ziemi i płacze. Oni są bogaci w hajs, a Polska ma mniejszą gotówkę. Po prostu chce mieć lepsze życie jak pozostali. Chce być bogatym i atrakcyjnym balem, tak jak wszyscy. Jednak coś mu nie pyka. Pozostał jeszcze USA, która reprezentuje grzech gniewu. Poza obżeraniem się w McDonaldzie potrafi wywołać trochę agresji. Podczas kłótni koreańskich braci wchodzi Białoruś i daje Korei Południowej ziemniaka, ale już nie koreańskiemu bratu Korei, ponieważ, jak sam twierdzi, jest gruby. Wchodzi Ameryka i dowiadując się od nich, co się dzieje, od razu krzyczy na Koreę Północną, więc jakąś agresję ma.
A co z pozostałymi balami? Reprezentują czy oni czystą chrześcijańską duszę. Podczas pogawędek napotykają na te grzechy i dążą do wniosków. Od Ameryki, Rosji, Jamajki i Holandii nauczyli się, że Maryśka jest zła jak każdy narkotyk, tak samo jak wódka, i to, że obżeranie się prowadzi do otyłości. Od Chile, Rumunii, Izraela i Singapuru nauczyli się, że kradzież jest niedozwolona i że trzeba się dzielić z innymi, chyba że mają jakiś konkretny powód. Od Francji i Wielkiej Brytanii dowiedzieli się, że zostawiając syna na zawsze, ten ich syn będzie tęsknić. Od Grecji, Jamajki i Holandii, że lenistwo przyczynia się do negatywnych skutków. Od Szwecji, że chwalenie się jest głupie i prowadzi do zguby. Od Polski, że zazdrość widzimy w negatywie. A od USA, że gniew nic z tego dobrego nie wynika. I to wszystko. Mam nadzieję, że ujawniłem wam umysły i przejęliście do wiadomości. Jeśli ten materiał się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz suba. Dzięki za uwagę i na razie do następnego.